Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Chcę pociągnąć dalej temat medalistów KPR-u, właściwie złotych medalistów. Chciałbym spróbować medalistów, no może nie wszystkich, bo 35 piw to pewnie nie dam rady. No ale już było dwóch medalistów, to jest trzeci. Mam piwa z Greenheada, więc tam też był złoty medalista, więc no... Paru postanowię jeszcze spróbować. Gdzieś tam będę widział, to z chęcią spróbuję. No i to jest jeden z takich medalistów, po pierwsze w kategorii, która dla mnie no, jest taką troszkę królewską kategorią, bo to Porter Bałtycki Barrel Aged. A z drugiej strony jest to jednak dla mnie pewnego rodzaju zaskoczenie. Bo ja się spodziewałem, że to będą jednak tutaj w tej kategorii będą jednak królowali rzemieślnicy, a właściwie kraftowcy, czyli browary kraftowe. Typu, no nie wiem, Widawa, no, czy Brokreacja, nie wiem, czy miała w tym, czy wystawiała. No ale wiecie o jakie mi browary chodzi. Tymczasem kiedyś browary restauracyjne słynęły z piw takich, można powiedzieć, klasycznych, a złośliwie nudnych, czyli pils, czyli jasne, ciemne i pszeniczne, czyli jasny lager, ciemny lager, Hefeweizen i miodowe, i dyniowe. Nawet portery bałtyckie im za bardzo nie wychodziły, bo wyciągnąć taki większy ekstrakt na takiej warzelni to nie jest takie proste, chociaż jak Wojtek Frączyk pokazał, da się nawet bardzo mocne piwa zrobić. Ale mimo wszystko nie spodziewałbym się, że browar restauracyjny, który znajduje się na rynku w Poznaniu, że on, właściwie na starym rynku, że on zdobędzie złoty medal. No i w pewnym sensie można powiedzieć, otrze się o Craft Roku. Znaczy, w kategoriach marketingowych myślę, że byłoby to niezłe, gdyby dostał Craft Roku, no bo Porter Bałtycki, Barrel Age, nikt by nie miał wątpliwości, że sztos, browar z Poznania, w sumie fajnie. Aczkolwiek oczywiście wolałbym browar kraftowy niż restauracyjny, jednak te restauracyjne, no wiecie o co mi chodzi, nie? Znaczy ja je szanuję, ale... Notabene mieliśmy okazję być na takiej kolacji w browarze Browaria dla organizatorów KPR-u i muszę powiedzieć, że piwa były dobre. Naprawdę, pils był bardzo fajny, orange IPA, bardzo pomarańczowa, ale poza tym bardzo fajna. Weizen podobno też dobry. No i tak się złożyło, że jak byłem na targach, poznańskich targach piwnych w pierwszy dzień, tak naprawdę byłem odebrać koszulkę na bieg. Ale to już tam wszedłem i tak dalej. Przechodzę, patrzę, mają stoisko, sprzedają ten porter, nie? No więc zakupiłem. Tak widziałem, że na mnie patrzyli, że chyba coś wygrał, skoro kupuje, nie? Gość. No ale szef jury. No ja już wiedziałem wtedy, albo i nie wiedziałem już, że zdobył złoty medal w swojej kategorii. No dobra. Bardzo fajna butelka. Aczkolwiek chyba jest tutaj kapsel duży, czy szeroki, więc to trochę mankament, bo ja nie mam tej nakładki. Ale bardzo ładna. Zresztą no chyba ją sobie zostawię. No jest ładna, podoba mi się. Nietypowa, taki fajny kształt takiego granata zaczepnego. Elegancka, taka ze smakiem etykieta. Jedno, co mnie troszkę zaskoczyło, to logo tutaj, tej beczki na takim stojaku z szyszką wpisaną. Bo dla mnie to jest identyko z logo Tenczynka. I teraz jest pytanie, kto od kogo zerżnął? Jeśli Tenczynek od browarii, czy grafik, który robił dla Tenczynka logo, zerżnął to z browarii, to słabo. No chyba, że wszyscy zżynali z jakiejś tam, nie wiem, wolnej, no z jakiegoś kliparta, czy coś takiego, no to też słabo. No a jeżeli browaria zerżnęła z Tenczynka, to też źle.
Piwo leżakujące i dojrzewające w drewnianych beczkach pomocnych alkoholach. Delikatnie słodkawe, z dobrze wyczuwalnym, głębokim aromatem palonego ziarna, karmelu, czekolady, kawy, wanilii, dębiny i suszonych owoców. Każdy łyk dopełnia nuta zapachowa szlachetnego alkoholu. Numer butelki z 74 łamane na WU, cokolwiek to znaczy. Skład: woda, słód pilzneński, słód monachijski, słody karmelowe, słód palony, chmiel marynka, chmiel lubelski, drożdże, szlachetne drożdże dolnej fermentacji. Nie, drożdże szlachetne dolnej fermentacji. Trochę śmiesznie to brzmi, no ale... No dobra, no szlachetne, no po prostu drożdże dolnej fermentacji, no. Ekstrakt brzeczki 21 BLG, alkohol 9. Nie jest to więc jakiś mocarny porter. No ale tak jak mówiłem, na tych warzelniach nie jest tak łatwo uzyskać wysoki ekstrakt. Data przydatności najlepiej spożyć 29 kwietnia 2019 roku. Normalnie bym takie piwo może i poleżakował, ale skoro zdobyło złoty medal, zakładam, że jest ta sama warka. Może nie, ale zakładam, że jest ta sama warka. No to powinno być już idealnie ułożone teraz. A jeżeli jest idealnie ułożone teraz, nie ma co czekać. Spróbujmy zatem. Kapsel, tak jak powiedziałem, szeroki. Złoty Golas. No, uniósł się już aromat. Czekoladowy. Waniliowy, z taką nutą serka homogenizowanego. Nie wiem, czy tutaj coś z naszyjce, może zostały jakieś resztki piwa i ono tutaj... Taki dziwny jest ten aromat tego serka homogenizowanego. No spróbujmy. Bardzo ładnie się nalewa. Niezbyt obfita, ale bardzo drobno pęcherzykowa piana. Czarne, w zasadzie nieprzejrzyste, aczkolwiek tu z takim... No nie, w zasadzie nie. No, można by powiedzieć nawet, że deko za ciemne jak na porter bałtycki, ale to naprawdę detal. No troszkę czuję taką nutę serka homogenizowanego. Serki homogenizowane to były takie za PRL-u, takie pamiętam kwadratowe, był waniliowy smak i truskawkowy. W truskawkowym, jak miałeś szczęście, to trafiłeś na jakiś kawałeczek czekolady. Jest rzeczywiście nuta alkoholu. No, dosyć szlachetna. Ale jednak alkoholowo pachnie. Ta wanilia... No, spróbujmy. No. Niesamowicie gładkie. Po prostu płynny aksamit. Płynna po prostu zimna czekolada na języku. Ale z wyraźną nutą charakterystyczną dla porteru bałtyckiego, takiej śliwkowości, oczywiście nie ze śliwki, tylko z utlenienia, ale takiego delikatnego jak na razie. Czyli wyraźny charakter porteru bałtyckiego, a jednocześnie niesamowicie czekoladowe, niesamowicie takie silky smooth. Silky smooth, po prostu jedwabiście aksamitne. To jest drugi łyk dopiero. Szukam goryczki. Wydaje mi się, że jakaś bardzo intensywna nie będzie. Może ten serek homogenizowany mi się kojarzy z wanilią. Ale jest tu coś takiego... To nie jest diacetyl. Niskie wysycenie. Leciutka kwaskowość. Piwo jest pewnie niepasteryzowane i niefiltrowane. A nie, pisze, że piwo dolnej fermentacji pasteryzowane. O, to tutaj mnie zaskoczyli troszkę. Jest taka lekko podwyższona kwaskowość.
Więc to są dwie rzeczy, które są dziwne, ale co jest naprawdę mega w tym piwie, jest mega gładkie, mega takie aksamitne, czekoladowe. Wanilia jest wyraźna, ale to nie jest aż takie uderzenie tego bourbonu. Właściwie to nie wiemy, po czym jest beczka. Ja tak sobie założyłem, że bourbon, ale tu jest napisane w drewnianych beczkach po mocnych alkoholach. Możliwe, że w ogóle tam były jakieś różne beczki i to mieszali. No ta gładkość jest niesamowita. Gładkość, czekoladowość, naprawdę bajka. Ta charakterystyczna nuta śliwkowa porteru bałtyckiego, bajka. Troszkę taki dysonans. Dysonans mi wprowadza ta kwaskowość, dlatego że jej tu nie powinno być, dlatego ona mnie drażni, ale z drugiej strony ona w smaku jest naprawdę bardzo przyjemna. To nie jest kwas, to nie jest ten, ona, to jest taki, jak chyba po angielsku jest, że to jest taki ting, takie ukłucie kwaśności. No jest na pewno się wyróżnia. Na pewno się wyróżnia, nie kojarzę, żeby porter bałtycki Barrel Age w ten sposób smakował. To by mi się bardziej kojarzyło z jakimś imperialnym milk stoutem. Też nie mogę się pozbyć tej nuty jakiejś takiej mlecznej, waniliowo-serkowej. No ciekaw jestem. Ciekaw jestem, czy to jest identyczny smak, jak był na konkursie. Czy to jest jednak inna butelka trochę. Ale piwo na pewno jest bardzo dobre. Jest bardzo dobre, jest ciekawe, nieco dziwne miejscami. No ale ta gładkość jest naprawdę zaskakująca aż. Co więcej, powiedziałem, że to jest 21, czyli nie jest to taki porter wagi ciężkiej, ale no, on tym swoim ciałem, tą gładkością, tą, no to on sprawia wrażenie, jakby miał z 24 plato. Więc no, zjawiskowe. Naprawdę zjawiskowe piwo. Nie wiem, ile tego piwa powstało. Nie wiem, czy ono poza browarem jest do kupienia. Ale myślę, że warto. Myślę, że warto, żeby się przekonać, że browar restauracyjny też potrafi. Też potrafi w Barrel Age, też potrafi w Porter Bałtycki, co nie jest domeną browarów restauracyjnych. Alkohol, mimo że w aromacie bardzo wyczuwalny, pewnie z beczki, to w smaku nic. Nawet grzania w przełyk za bardzo nie ma. Także tutaj też brawo. No to jest, no dziwne jest. Ale bardzo dobre, bardzo dobre. Jak będziecie mieli okazję, to polecam. Polecam spróbować, bo no jest to naprawdę zjawiskowo ułożony porter. Z taką troszkę weird. Kwaskowością. Być może tam się coś zadziało w tej beczce. Dlatego też ta pasteryzacja. Nie mam pojęcia. Ale na pewno piwo nie jest zepsute. Także spokojnie. To że jest pasteryzowane, bo gdyby ono było niepasteryzowane, to bym powiedział, że kurde, nie wiadomo, gdzie by to nas zaprowadziło za jakiś miesiąc, dwa. Zakładam, że jest spasteryzowane, no to ono już się tutaj, ta kwaśność nie będzie pogłębiać, bo gdyby się pogłębiła, no to byłby problem, ale na tę chwilę jest naprawdę ciekawie.
Aczkolwiek dochodzę do wniosku, że trochę jest jednak za wysoka ta kwaśność. Wasze zdrowie. No i brawo. Browary restauracyjne pokazują, że też są pełnoprawnymi uczestnikami piwnej rewolucji i też biorą udział w tych wszystkich, prawda, naszych trendach barrel aged, New England i tak dalej, i tak dalej. I bardzo dobrze. Brawo, brawo browarnia. Browaria. Browaria Poznań.